Cześć, witajcie. Wbrew pozorom nie wybieramy się na inną planetę ani w żadną podróż kosmiczną, natomiast przyjrzymy się, jak zrobić takie zdjęcia. Zdjęcia zwykłych baniek mydlanych, które każdy z nas na pewno robił w dzieciństwie, a jeżeli chcecie się również w dorosłym życiu zająć robieniem baniek z mydła, to można im też zrobić zdjęcia, a te zdjęcia wychodzą po prostu przepięknie. Pooglądajmy je jeszcze chwilę. Żeby uzyskać takie obrazy, trzeba przygotować sobie parę elementów. Przyda nam się statyw, przyda nam się jakieś ciemne tło, ale to, co jest najważniejsze, to oczywiście duże, jasne źródło światła. I to źródło światła musi być bardzo duże. Dowiedziałem się o tym z kanału Another Perspective. Super firmę ma ten człowiek na swoim kanale. Warto tam zajrzeć. Ja mam softbox parasolkowy firmy Godox. On ma chyba z 90 cm średnicy. I można do niego włożyć do środka oprawkę na światło stałe, żarówka 120 W, jarzeniówka i to był mój sprzęt do oświetlenia sceny. Faktycznie rozmiar powierzchni okty w porównaniu z wielkością bańki jest ogromny i o to chodzi, żeby zdjęcia w ogóle wyszły. A teraz zobaczcie, jak wygląda cały setup do takich zdjęć. Jak widzicie, moje studio całkiem jest domowe, a za podstawę do okty służyły cztery szklanki. Dlaczego? Bo im źródło światła jest bliżej bańki, tym lepiej, bo jest jeszcze większe. Statyw, szyna makro, to wszystko, co jest potrzebne. Tutaj próbowałem trochę odciąć sobie światło z zewnątrz, ale zobaczcie na zdjęciach, że nie bardzo mi się to udało. Pewnie trzeba by mieć jakąś większą czarną powierzchnię. W sumie jest to bardzo proste i wymaga sporo cierpliwości. Bańki robimy po prostu z wody z mydłem, wody z płynem do zmywania naczyń. Buchnąłem dziecku jakąś słomkę o dosyć dużym rozmiarze, ona fajnie właśnie produkuje bańki. No i co, bańka gotowa, pakujemy pod softbox i możemy się brać za robienie zdjęć. Światło, a właściwie siła światła w całej zabawie w robienie zdjęć bańką jest kluczowa. Jak przyjrzycie się z bliska powierzchni bańki, okazuje się, że tam nie ma spokoju, to wszystko żyje i się rusza i rusza się dość gwałtownie, w związku z czym potrzebujemy krótkiego czasu, a jednocześnie wysokiej przysłony, bo potrzebna jest głębia ostrości, więc zdjęcia w świetle stałym byłem w stanie robić tylko i wyłącznie na bardzo wysokich wartościach ISO i nie są one tak dobrej jakości, jakbym chciał. Niestety wysokie ISO rzędu 1600 w moim Canonie 70D no nie zapewnia super jakości i to na zdjęciach widać, ale i tak kolory są fascynujące. Na plus Canona muszę dodać, że autofokus najczęściej sobie po prostu radził. No czasami oczywiście szalał i ten obraz gdzieś uciekał i trzeba było ręcznie poprawić, ale najczęściej udawało mi się łapać ostrość po prostu autofokusem. Zaobserwowałem, że pod koniec życia bańki ta ciekawa kolorowa faktura znika z jej powierzchni i wtedy faktycznie autofokus no nie ma na co złapać ostrości i głupieje, ale za to pod koniec życia bańki pojawia się coraz więcej intensywnych kolorów. Ona jest najbardziej kolorowa właśnie tuż przed tym, zanim pęknie, więc jeżeli zobaczycie takie mnóstwo kolorów, to znaczy, że za chwilę będzie po bańce tak jak właśnie w tej chwili już jej nie ma. Muszę przyznać, że ruch na powierzchni bańki jest fascynujący. Można się na to gapić normalnie jak na płomień ogniska. Popatrzmy sobie chwilę w takim razie.
Ta duża dynamika ruchu na powierzchni bańki skłoniła mnie do tego, żeby podjąć próbę zrobienia zdjęć z lampą błyskową, a nie w świetle stałym. No nie mam tak mocnych żarówek, pewnie gdybym miał jakiegoś softboxa na 4 żarówki, to można by było uzyskać lepsze jakościowo zdjęcia, ale no nie mam, więc co mi pozostało? Wziąć lampę błyskową i zobaczymy, czy silne światło da lepsze obrazy. Do robienia zdjęć z lampą błyskową potrzebny jest trochę inny sprzęt. Oczywiście lampa błyskowa, przydaje się wyzwalacz, bo lampę mamy podłączoną zdalnie. I to, co widać po prawej stronie, to taki fajny, rozkładany dosłownie w 30 sekund softbox firmy Triopo. On ma też chyba 90 cm średnicy i podwójną dyfuzję i powinien się sprawdzić w takich zdjęciach. Zobaczymy zaraz, czy faktycznie da sobie radę. A tak po zmianie wygląda setup. Zwykła lampa reporterska zamocowana do Triopo. Tutaj uchwyt do statywu nie był potrzebny, bo znowu wykorzystałem moje słynne 4 szklanki po to, żeby ustawić sobie softbox blisko bańki. Widoczny wyzwalacz założony na aparat, bo tutaj wyzwalanie błysku błyskiem z lampy aparatu chyba by nie miało sensu, więc radiowy wyzwalacz jest znacznie fajniejszym rozwiązaniem. No i co, bierzemy się za robienie zdjęć. No ok, mamy podłączoną lampę błyskową. Czas mam ustawiony na 160. Moc lampy zmniejszona do 1/4. Zaczynają się nasze wzorki. Słuchajcie, no oczywiście łapanie ostrości jest znacznie trudniejsze, ale nie niemożliwe. Pomaga mi tutaj focus peaking. Zaczyna się, słuchajcie, wychodzą zdjęcia z lampą błyskową. Myślę, że będą ostrzejsze niż na świetle stałym, no bo i sam mam 100 i krótki czas. O kurde. Szok. Piękne. A tu finalne zdjęcia. Trochę im pomogłem w Photoshopie, zwiększając intensywność kolorów i usunąłem wszystko, co wchodziło w czarne tło, po to, żeby zdjęcia były ładniejsze. Pewnie można technicznie je zrobić lepiej, na pewno można, ale na początek, a to była pierwsza moja przygoda z lampą błyskową i robieniem baniek, wyszło, uważam, całkiem fajnie. No po prostu te kolory, te wzory, to mnie fascynuje. Słuchajcie, w tym odcinku to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania techniczne, walcie śmiało na forum. A ja jak zwykle proszę o łapki w górę i komentarze. I jeżeli możecie, to subskrybujcie mój kanał, bo mam pomysły na kolejne filmy i myślę, że coś ciekawego dla Was będę w stanie nagrać. Cześć, trzymajcie się.